Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie, Grzegorz Dzikowski z bloga grzegorzdzikowski.pl. Ten niesamowity, świąteczny dzisiaj, sylwestrowy dzień. Dla mnie to jest coś wyjątkowego, bo 12 miesięcy temu podjąłem decyzję i zaplanowałem sobie cele, a moim głównym celem na ten rok było uwolnienie się z pracy etatowej. I to w tej chwili, dzisiaj, właśnie dzisiaj staje się faktem. Przed chwilą wróciłem ze sklepu, tam gdzie pracowałem ostatni dzień, zdałem w cudzysłowie sprzęt i jestem w tej chwili wolnym człowiekiem. Cieszę się niezmiernie z tego, dlatego też pragnę podzielić się moją radością i życzyć Tobie wszystkiego, co najlepsze w nowym 2016 roku. Dla mnie to będzie kolejny przełomowy rok. A co najważniejsze, chciałbym Ci też poradzić to, żebyś sam zaplanował swoje cele. Kiedyś nie przywiązywałem do tego wagi, nie wiedziałem właściwie, bo nikt nas tego w szkole nie uczył, żeby mieć swoje cele, żeby te cele spisywać i przygotować plan działania i je po prostu konsekwentnie realizować. Ja w tej chwili wiem o tym, że to jest coś wspaniałego, zrealizować marzenie, zrealizować cel, który się zaplanowało i to ten główny cel. To jest fantastyczna sprawa, dlatego też dzielę się moją radością z Tobą i jeszcze raz życzę Ci wszystkiego najlepszego w nowym 2016 roku, wspaniałej sylwestrowej zabawy i przede wszystkim radości, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu, które powinny nam przyświecać. No, ta radość życia, żeby cieszyć się swoim życiem i cieszyć się realizacją swoich marzeń, swoich celów. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak udało mi się wyrwać z etatu, jak po prostu mogę pozwolić sobie na to, żeby nie pracować fizycznie, żeby nie pracować na etacie, odezwij się do mnie, skomentuj na dole, co Ty w ogóle o tym sądzisz, czy masz w swojej głowie taki właśnie cel, czy chciałbyś być niezależny, czy chciałbyś być wolny i realizować swoje marzenia, pracować z kim chcesz, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Jeśli naprawdę tego pragniesz, skomentuj na dole ten film, odezwij się do mnie i ja pokażę Ci krok po kroku, jak możesz też to zrobić. Pozdrawiam serdecznie z tego wspaniałego miejsca. W tej chwili jestem w domu, wolny, już po etacie i cieszę się sylwestrowym wieczorem. Pozdrawiam, cześć.